Siemanko wam z tej strony Lukasek, witam was w takim jakby vlogu. Dzisiaj z Rąsi będzie, ponieważ czuję się pewniej. No więc może zacznijmy. Dzisiejszy vlog będzie poświęcony bardziej temu dzieciakowi pseudoartysty następnemu. Ja to jestem taki człowiek, który jest prosty, ale podchodzi do życia z tak jakby filozoficznie, z głową. Umiem jakoś tak, jestem tak zrobiony, że umiem na wszystko znaleźć wyjaśnienie z głowy. Nie muszę mieć jakiejś tam wiedzy ponadastralnej czy coś tam. Ja zawsze na wszystko znajdę wyjaśnienie. Kochani moi mili, przestrzegam was przed wcześniejszą karierą. Muszę się podrapać, przepraszam. Przestrzegam was przed tym. Zobaczcie, jak Bieber skończył. Jest na skraju rozpadnięcia się kariery. Prawda? Zaczął jako mały chłopiec, a gówno i tak robi i gówno będzie robił. Napisał jakieś durne piosenki, które dziewczynki o dziewczynki, tylko dziewczynki. Ludzie, zróbcie coś konkretnego, zróbcie jakąś sobie karierę w wieku 18 lat, a nie w 10. W wieku 10. Zróbcie sobie karierę na przykład kończycie 18, prawda? No i chcecie coś robić. Idziecie do Mam Talent, śpiewacie, prawda? Ale nie rap, nie w ten sposób. Tak nie można podchodzić do życia, bo z jednej strony jakby na to patrzeć, to jest złe i dobre. Fakt. Ten chłopak ma potencjał, tylko nie w tym, co robi teraz. Jeżeli by rapował na przykład w ten sposób, że moje życie jest takie, będziemy coś tam, bez przekleństw, normalny jakiś rap, to rozumiem. Takiego bym słuchał z chęcią, ale rap o dziwkach, o jakichś kurwach, to jest po prostu bez sensu i gehenna rodziców. To jest po prostu niezainteresowanie się dzieckiem i po prostu niezainteresowanie się dzieckiem. Co mówię o karierze? Zacznijcie karierę w wieku 19-20 lat. Pójdźcie sobie do Mam Talent, zaśpiewajcie jakąś normalną piosenkę i zaistniejcie w świecie show biznesu, a nie w świecie dziewczynek lub chłopców. Jeżeli robimy karierę, prawda, to zróbmy karierę dla określonej grupy, tak żebyśmy sławni byli na przykład na cały kraj, a nie tylko dla dziewczynek. Justin Bieber, prawda? Mimo że my słyszeliśmy i tak też go, to go olewamy, prawda? Dlaczego? Bo dziewczynki go bardziej lubią, bo jest gejowaty, wygląda jak gej. Faktycznie robi jakąś dobrą muzykę, ale zachowuje się. Zobaczcie na zachowanie takich celebrytów. To jest masakra. Tak jak celebryci się zachowują, wywyższając się w tym, że o, jestem sławny, mogę wszystko. Uwaga, ja jestem sławny, mogę wszystko. No więc słuchajcie mnie, ja teraz jadę zapalić na papieroska, pójdę sobie wyjść, pójdę sobie pojeździć 150 km na godzinę na autostradzie. Tak, ja jestem sławny i nic mi nie możecie zrobić. Nie. Jesteś normalnym człowiekiem, masz się przyporządkować do społeczeństwa. Gówno mnie to obchodzi, czy ty jesteś sławny. Dostałbyś w ryja ode mnie. Taki człowiek, który się zachowuje, będąc celebrytą i się tak zachowuje, zasługuje na danie w ryja. Na danie w ryja. Nie dość, że ignoruje w pewnym wtedy momencie swoją artystykę w tym, co się specjalizuje i jedzie po prostu na pewną śmierć, ponieważ robiąc dobrą muzykę, mam włączony mikrofon, robiąc dobrą muzykę, robimy, prawda, wstawiamy na YouTube'a, mamy już jakiś fame, oni nas śledzą, no w przypadku YouTube'a powiem, oni nas śledzą, prawda? No i nagle odstępujemy od tego, po prostu robimy co chcemy, palimy sobie papieroski, szisze, jeździmy 150 km na godzinę i jest spoko. I mamy wybaczone, prawda? Nie. Ludzie to zauważą. Ludzie to zauważą. I będą inaczej cię postrzegać. Justin Bieber tak zrobił i zobaczcie, co teraz się z nim dzieje. Ledwo ja go już słyszę. W ogóle go nie słychać już w show biznesie. Oddalił się tak, że w ogóle go nie słychać. Dzięki temu, co on zrobił. Że pali papierosy i w ogóle papierosy, narkotyki. Nie wiem, co on tam robi, ale nie słychać go w ogóle w show biznesie. Ja śledzę powoli wszystko, będę na topie, ale nie można tak się zachowywać. To jest dla przyszłości celebrytów. Jeżeli jesteście jakimś tam chłopcem, macie jakiś potencjał, prawda, chcecie rapować, to rapujcie z sensem, a nie bez sensu. Rap tamtego dzieciaka po prostu podchodzi pod bezsens. Jestem na nie. Jeżeli by przyszedł do Mam Talent, by zaśpiewał normalnie jakimś rapem, a nie kurwy, dziwki, hajs, niestety musiałbym go wywalić z takiego programu, bo my nie chcemy takich degeneratów, tylko chcemy normalnych ludzi. Chcemy normalnych ludzi z którzy spojrzą na swoją przyszłość w tym tempie, żeby móc się rozwijać cały czas. Co o tym w ogóle sądzicie, kochani moi mili? Zostawiam dla was. Ja już omówiłem pewne aspekty tego, także teraz zostawiam to dla was. Teraz się z wami pożegnam. Z tej strony był Lukasek, papa.